Ostatnio polubiłem papierową Biblię po spotkaniu młodzieżowym, gdzie byłem zachwycony tym, co słyszałem. Właściwie bardziej niż widziałem, to słyszałem, bo ten szum Biblii otwieranych przez młodzież i szukanie tych wersetów był niesamowity. Nawet na nabożeństwie mi się to nie zdarzyło, że tak, jest wertowana Biblia, więc oczywiście można mieć też Biblię w komórce, ale ten szum Biblii to jest coś niesłychanego. Ja pamiętam kiedyś chyba w Betanii, jak było kilkaset osób i jak jeszcze nie było komórek, i to ostatnio pamiętam ten szum był, jak kilkaset ludzi otwierało w tym samym momencie Biblię i wertowało słowo. To powiem wam, że to jest takie, może to jest takie fizyczne, co mogłem wtedy słyszeć, ale niesamowite robi wrażenie. Dzisiaj spotkałem pewnego człowieka przed nabożeństwem, też szybko musieliśmy załatwić pewne rzeczy i mówi mi o swoim strachu, który był związany z jego działalnością gospodarczą. Prowadził taki mały sklepik, gdzie chętnie robimy zakupy. Mówił, że zrezygnuje z tej pracy, bo już chce iść na emeryturę. Jak zobaczył rachunek za prąd, to się załamał z żoną i nie rozumiał tej sytuacji. Było widać taki strach w jego życiu. To taka bardzo krótka rozmowa z nim, ale wiele osób się boi. Wiele osób przeżywa lęk, ale właściwie nie chcę się dzisiaj skupić na strachu, na lęku, na tych fragmentach, ale chcę nam dać pewną nadzieję i to, co powiem, będzie podobne do tego, co mówiłem na młodzieżowym, ale nie do końca, więc dwie osoby z sali, ale będę się starał trochę inaczej to dzisiaj powiedzieć do zboru. Ale otwórzmy sobie ten sam może fragment. Drugi list Piotra, pierwszy rozdział od trzeciego wersetu. Znamy to niektórzy na pamięć. Drugi list Piotra, mojego imiennika zacnego. Pierwszy rozdział i trzeci werset. Tak, jak słyszycie, to też trochę lepiej mówię, więc już jest lepiej z mową, więc dzięki Bogu. I ciekawy jest ten nagłówek, one są ciekawe w sensie takiej treści, one są wstępem do tej treści, które będzie, chrześcijańskie przywileje, jest tutaj napisane. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności przez poznanie Tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełnijcie waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem, poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem, braterstwo miłością. Jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kto zaś ich nie ma, ten jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów. Dlatego bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić, czyniąc to bowiem nigdy się nie potkniecie. W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Wspaniały fragment, który naprawdę mnie i myślę, że nas też zachęca do tego, żeby żyć z Bogiem. I ja mam taki bardzo analityczny umysł, w sumie od dziecka miałem, że lubię tabelki, lubię analizy. Pamiętam, chyba miałem 5 lat, to już analizy robiłem takie, że i to mi właściwie ludzie nie byli potrzebni, tylko sobie tam siedziałem i coś tam analizowałem. I dla mnie ten fragment bardzo przemawia, bo tutaj jest takie nakładanie.
To jest pewne, jeżeli macie to, to dołóżcie to, 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 to i na końcu jest miłość. I jest taka pewność, że tych szeroko otwartych drzwi, ale po kolei. Pierwszy werset, znaczy ten trzeci werset, i że właśnie Bóg obdarował nas wszystkim. Bóg obdarował nas wszystkim, co jest potrzebne. Niektórzy modlą się: Boże, daj mi to, daj mi tamto, albo zabierz to, albo zabierz tamto. Pamiętam też, jako dziecko bałem się bardzo ciemności. Lęk, nie oglądałem horrorów, a bałem się ciemności, więc dziwne. Ale Bóg to zabrał. Bóg zabrał, jak się nawróciłem, jak przyszedłem do Niego i czym bliżej Jego byłem, tym mniej się bałem i się mniej boję. I już nie boję ciemności. Bo Bóg nam dał wszystko, co jest potrzebne do życia, pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał, przez własną chwałę i cnotę. I to nie jest nasza własna chwała, to nie jest nasza własna cnota. Cnota to, można powiedzieć, różnie to w tych czasach można zrozumieć, ale to jest taka cecha, że w innym tłumaczeniu jest wspaniałość, ale to jest taka cecha, że jakby świadomego naszego wyboru, że nie robimy czegoś złego. Ja też to słowo też to zawiera, że widzimy, że można coś zrobić złego, ale mówimy nie. To jest taka cnota, taka wspaniałość, taka czystość. I wszystko to mamy przez poznanie Pana Jezusa, nie? Przez poznanie. Nie, gdybyśmy nie poznali Pana Jezusa, nie mielibyśmy nic. I czwarty werset. Dostaliśmy też nie tylko wszystkie rzeczy, które są potrzebne, dostaliśmy obietnicę i staliśmy się uczestnikami boskiej natury. To jest niesamowite, bo człowiek, tak jak ja pamiętam bardzo przed nawróceniem, bardzo słabo siebie oceniałem. Bardzo byłem grzeszny, bardzo byłem ułomny i tak daleko mi było od tego, żebym się stał uczestnikiem Bożej natury. No to coś niesamowitego. Jak sobie mogę wyobrazić Boga i że mam w tym uczestniczyć, to już jest coś, co mnie bardzo zachęca. I wiecie, to jest takie coś, co powiem, może jest to naturalne, może nie powinienem o tym mówić, ale bo to jest, cały czas się o tym mówi, ale ja to zauważam po moim życiu, czym jestem bliżej Boga, czym więcej trwam w Jego społeczności, tym bardziej unikam skażenia tego świata, bo On jest, On nas dotyka. Ja mam pracę z ludźmi, którzy nie zawsze mówią fajne słowa. To nas dotyka, to skażenie nas dotyka, ale jeżeli jesteśmy w obecności Bożej, to unikamy Go. To tak naturalnie, jakbyśmy byli, ja nie wiem, można powiedzieć, jakbyśmy byli w takiej bańce zamknięci, że widzimy tak jakby taki przytłumiony głos tego świata, przytłumione przekleństwa, przytłumiony grzech, takie słyszymy to, ale my jesteśmy w tym kloszu Bożej miłości. I wiecie, nawet niedawno słuchałem takiego programu w radiu i byłem, no byłem, tam mówiło się na temat, nie chcę o tym mówić dużo, nie, ale mówiło się o pewnych zmianach mentalności w społeczeństwie, które dochodzą teraz, o związkach partnerskich, wiecie, takie tematy trudne. I jeden człowiek z jednej opcji politycznej powiedział, ale przypomniał, co jest napisane w konstytucji naszej polskiej, że to jest związek mężczyzny i kobiety i wtedy, i że on jest za tymi tradycyjnymi rzeczami, które są zapisane w naszej konstytucji. I wtedy była taka puenta, pani, która to prowadziła, powiedziała, no rozumiem, że wchodzimy w tematy skansenu,
Wiecie, ja byłem, mimo wszystko jestem zszokowany tą sytuacją. Coś, co niedawno było odpychane od nas, co w ogóle byśmy w to nie uwierzyli. Teraz się to dzieje. Dzieje się to na naszych oczach. Dzieje się to za naszych czasów. Ale Bóg nam obiecuje, że nas będzie chronił. I tutaj piąty werset zaczyna nakładać pewne rzeczy. Zobaczcie, że na początku jakby zaczyna i właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań. To nie jest tak, że my sobie teraz usiądziemy na laurach i powiemy tak, no jesteśmy zbawieni, Panie Boże, to już teraz Ty mnie kochaj takiego, jaki jestem. On nas kocha, ale tu pisze, dołóżcie wszelkich starań. To nie jest coś takiego, że mamy coś automatycznie, tak? Tylko wszelkich starań i uzupełnijcie waszą wiarę cnotą poznaniem. I ta wiara jest w podstawie. Ona... Ja kiedyś nie wierzyłem w Boga i myślę, że to wielu z nas może kiedyś powiedzieć, że jakby mi ktoś powiedział o Bogu, ja nie wierzyłem w Boga. Ale Bóg mi darował tę wiarę. Ale czy ja na tym powinienem skończyć swój wzrost w Bogu? Czy to jest wszystko, co powinienem, że tylko wierzę w Boga, tak? Pytanie jest też, czy wierzę w Boga, czy wierzę Bogu, nie? To też musimy sobie zadać to pytanie, bo szatan też wierzy, a go nie uwielbia, nie? Musimy wierzyć w Boga. Musimy wierzyć Bogu, że On może zmienić nasze życie. I popatrzcie, jeżeli mamy wiarę, to też mówiłem trochę o tym, ale to inaczej trochę powiem niż na spotkaniu młodzieżowym. Jeżeli mamy wiarę, to mamy to wszystko, mamy na starcie coś, co daje nam taki 24-godzinny dostęp do Boga. Ja pamiętam, nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś były takie komórki, może nawet podobne, takie troszkę mniejsze były te smartfony. Nie wiem, czemu teraz są takie wielkie. Może, żeby więcej tam widzieć na tym. Mamy coraz gorszy wzrok, może dlatego. I były takie małe. I pamiętam, że ja, jak dzwoniłem do kogoś, to mówiłem, Gosia, już jadę. Wiecie, dlaczego tak mówiłem krótko? Dlatego, że było za darmo. Pierwsze parę sekund było za darmo. A potem włączał się taki tryb 2 złote i takie różne. Ale powiem wam, że z Bogiem tak nie jest. I nie traktujmy tak Boga, że mamy do Niego, mamy 24 godzin za darmo dostępu do Niego, tak? No i teraz, Boże, i tak gdzieś tam sobie siedzimy, Boże i amen, tak? Parę sekund. I ja sam tak czasami traktuję Pana Boga i wstydzę się tego, że nie traktuję tej możliwości pełnego dostępu. Ja nie mówię tutaj, że trzeba cały czas siedzieć i modlić się, bo jak jesteśmy w pracy, to pracujemy. Ale wiecie, jak coś się stanie, jak jest jakiś problem, to ja potrafię na chwilę się oddalić i nawet w tej pracy mamy te chwile wolnego czasu i się modlę. Modlę się w duchu, modlę się, żeby Bóg coś rozwiązał, bo moja żona zadzwoni, że trzeba się modlić. Więc naprawdę mamy cały czas dostęp do Boga. I to jest ten pierwszy etap wiara. Następny wiara cnotą. Mówiłem już o cnocie, że to jest taka cecha między innymi takiej czystości i odmawiania rzeczy, które ten świat nam oferuje. Cnotę poznaniem. I z tym poznaniem to też jest tak ciekawie, bo ja mam wrażenie, że czasami zostajemy też na etapie tylko, że wiemy, kim jest Bóg. Mamy taką, nie chcę tego źle powiedzieć, ale mamy taką szkółkową wiedzę na temat Boga. Że Bóg jest, że znamy bohaterów w Biblii, wiemy, co powiedzieć, jeżeli ktoś się nas pyta o Bogu, tak? Ciocia ze szkółki albo... I taka wiedza
takie poznanie Boga to nie wystarczy takie powierzchowne. To jest poznanie Jego natury. Wiecie, ja cały czas poznaję Boga i jeszcze nie do końca, no nie wiem, ile procent tylko znam Boga. Wydaje mi się, że znałem, a jak tak jestem coraz dłużej wierzę, to widzę, że coraz bardziej Jego poznaję. I to zaangażowanie, zachęcam nas do takiego zaangażowania w poznawaniu, dodawaniu tych rzeczy, o których tutaj mówimy. I kiedy zaczynamy żyć z Bogiem, żyć wiarą, pojawiają się w nas właśnie te nowe rzeczy, ta moralna doskonałość, cnota, to się zaczyna kiełkować, tak? Jest jedna roślinka, ta roślinka naszego życia zaczyna dorastać, wypuszcza jakieś pędy, potem liście pierwsze, tak? I te liście to jest ta cnota, poznanie. Poznanie, i tu jest właśnie to, co chciałem podkreślić, poznanie znaczy oparcie naszego życia na czymś, co jest pewne i prawdziwe. I tutaj wiele było już mówione o tym, że nie mamy teraz w świecie autorytetów, że te autorytety upadły, one kiedyś były. Niektóre autorytety, które dla mnie były takie niesamowite, jak nawet David Wilkerson nie żyje. Niedawno mieliśmy tą osobę, która się nawróciła na zwiastowanie Davida Wilkersona w Polsce, czyli Nicky Cruza, ale David Wilkerson nie żyje. Tak, jest wiele osób, które były autorytetami w naszym życiu, a one nie żyją. Ale jest dobra informacja, że tym czymś pewnym i czymś takim prawdziwym jest Słowo Boże. Bo wiecie, jak opieramy się tylko na emocjach, że było niesamowite uwielbienie albo coś się zdarzyło takiego, co nas tak rozradowało bardzo, to czasami są tylko emocje. Jeżeli tam nie ma takiego w nas serca chcącego odstudiować Słowo Boże i wprowadzić je w życie, to gdzieś tam zaczyna to uczek, te emocje opadają, bo przyjdzie taki kolejny dzień, myślę, że taki mieliśmy, czy dzień po nabożeństwie, czyli przyjdzie poniedziałek, coś się stanie, jakiś problem, zepsuje nam się suszarka do prania albo coś tam. I wiecie, i to całe to niedzielne kazanie, cała ta dobra emocja pryska, nie? I te poznanie Słowa Bożego i to oparcie na Słowem Bożym daje nam taki mocny grunt i autorytet. Szósty werset. Poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwanie pobożnością. I tutaj dochodzą nam trzy kolejne rzeczy, które możemy dołożyć do swojego życia, które wyrosną w naszym życiu, jeżeli będziemy je pielęgnować. Jeżeli to jest współpraca, one są w wyniku współpracy naszej z Bogiem. To nie jest tak, że Bóg nam to daje, a my tylko to biernie bierzemy. Tak? Bóg nam to daje, ale to jest we współpracy z nami, z naszą pracą, z Bogiem. I powściągliwość to jest taka samokontrola, władza nad różnymi popędami, władza ta odnosi się do naszego ciała również, nie tylko, ale również do naszego ciała. Czasami nasze ciało by chciało, nie wiem, jeść albo coś, to jest naturalne, tak? Nasze ciało potrzebuje, ale my jesteśmy, mamy pewne rzeczy albo chcielibyśmy. Duch Święty mówi idź, a my byśmy chcieli odpocząć, tak? I ta sama kontrola, czy możemy na przykład, nie wiem, ktoś nas denerwuje, to jest lepszy przykład. I jak my reagujemy? Czy krzyczymy? Czy jednak jesteśmy powściągliwi, nie? Wiadomo, że w tym, jakby ktoś zobaczył do tego naszego umysłu w tym momencie, jak ktoś nas denerwuje, to tam normalnie jakby ktoś włożył termometr, to jest 50 stopni, tak? Ale może być, tylko nie możemy wybuchnąć, nie? To może się gdzieś tam dziać w naszych emocjach, ale ta powściągliwość jest taką cechą, którą Bóg chce nam dać.
Oczywiście Pan Jezus też się gniewał, ale to było takie, było to w pohamowaniu, tak? On powracał stoły i on się gniewał, ale nie grzeszył. To jest taka cecha bardzo ważna w naszym życiu. Często tak próbujemy, mi się tak zdarza, że coś chlapnę niepotrzebnie, coś powiem niepotrzebnie. A ja mówię, po co ja to powiedziałem? Po co ja to niepotrzebnie to powiedziałem? Mogłem tego nie mówić, bo i potem zastanawiam się. I ta powściągliwość, to naprawdę ona przychodzi, tylko musimy z Bogiem to wypracować. Musimy z Bogiem dojść do tego. Wytrwanie. I to jest taka moja ulubiona cecha, którą możemy też dołożyć. Wytrzymałość, ja bym też powiedział. I tak, jeżeli Duch jest, Duch Święty w nas, to On daje nam tą wytrzymałość, tą cechę tego, że coś się dzieje w naszym życiu, coś co normalnie zrujnowałoby nasze życie. Ja pamiętam teraz, nawet też dzisiaj znowu rozmawiałem z taką kobietą, która powiedziała, bo pytałem się, czemu nie dzwoniła kilka dni, bo tam były takie kwestie służbowe, bardzo ważne do rozważenia. Ona powiedziała, no bo moja matka ma raka i ja nie mogłam nic zrobić. Nie? I wiecie, ludzie, ja wiem, że to jest tragedia. Ja wiem, że to jest coś, co jest wiele rzeczy, które mogłoby nas osłabić tak, że rozłożyć zupełnie. Ale ta cecha wytrzymałości, wytrwania jest taką cechą, która sprawi, że my będzie jakaś przeciwność, a my się nie poddamy. My nie padniemy, nie klapniemy, to nie zniszczy naszego życia. Chciałem przypomnieć postać Joba, którego życie runęło, ale wytrwał. Ale wytrwał i osiągnął cel swojego życia. Bóg mu zaczął potem błogosławić. Tu jest też mowa o pobożności. Kiedyś mówiłem, miałem w ogóle kazanie na temat pobożności, ale chciałbym coś dopowiedzieć do tego, do tego, jak ja widzę pobożność. Pobożność to nie jest właśnie coś takiego jak taka świętoszkowatość, tak? Pobożność to jest, idę sobie ulicą w poniedziałek, celowo mówię o poniedziałku, nie mówię o niedzieli i śpiewam i chwalę Boga i żyję pobożnym życiem. Czyli to jest takie bycie podobnym do Boga w codziennym życiu. W codziennym, szarym życiu jestem praktycznie podobny do Boga. Nie wtedy, kiedy jestem na nabożeństwie, bo tutaj jest tak naprawdę tu łatwo być pobożnym, tak? Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. W kościele być łatwo pobożnym, łatwiej może, mogę tak to powiedzieć, niż na zewnątrz. Bo tam, w tej szarości jest trudniej. I to jest pobożność, tak w mojej definicji. I tutaj chciałbym zwrócić na coś takiego, jak ta powściągliwość uzupełniona wytrwaniem. I to mi się kojarzy też z prześladowaniami, też w Dziejach Apostolskich szczególnie widzimy, jakie prześladowania przeżywali apostołowie i jak oni wytrwali, jak oni cierpliwie znosili te cierpienia, te prześladowania, jak Paweł i Sylas na przykład modlili się w więzieniu, chwalili Boga, jaka to była ich wytrwałość, ale to nie jest tylko dla apostołów. Te cechy są dla nas, możemy je mieć w naszym życiu. I powiem wam, mam takie przemyślenie na temat, pamiętacie jak Jezus był na górze przemienienia? Pamiętamy, tak? Ale ile procent życia
on przeżył na górze przemienienia. Ile to jest procentowo? Ile byście dali? 1 promil? 1/100? No góra. Całe życie Pana Jezusa czasami to był mozuł. W ogóle większość życia Pana Jezusa nie jest opisana w Biblii, co on robił, prawdopodobnie pracował. Ale chciałem wam powiedzieć, że mimo tego, co nam się wydaje, ale życie chrześcijanina to nie jest wieczne życie na górze przemienienia. Tak? To nie jest wieczna takie miejsce chwały, że tak byśmy tak chcieli, jak ci apostołowie tam byli, tak? Dwaj chyba, albo trzej apostołowie. Oni chcieli tam nawet namiot rozbić z Panem Jezusem, być tam w tej dobrej atmosferze. Ale czy to jest nasz cel, żebyśmy cały czas byli w takim miejscu? To jest takie pytanie trochę retoryczne i muszę wam powiedzieć, że istnieje szara rzeczywistość. Niestety istnieje szara rzeczywistość, znój, codzienność, przyziemne obowiązki, zniechęcające okoliczności, że po raz kolejny coś nam się nie udało, w życiu coś się zepsuło albo coś, co nas stresuje. I to jest ta codzienna rzeczywistość, tylko ta wytrwałość, która powinna się objawić w naszym życiu. I myślę, że wielu nas jest ta wytrwałość. Ona to jest taka cecha, która powoduje, że my jesteśmy w stanie znieść te ciężary, znieść tą szarą często rzeczywistość. I potem, jeżeli faktycznie jesteśmy na tej górze przemienienia, w cudzysłowie, z Panem Jezusem, to możemy się cieszyć i radować z fajnych chwil, z wspaniałych chwil. Ale do tego czasu musimy przeżyć, tak? Musimy przeżyć trud, znój. Wiecie, ja chyba wielu z nas tak pewno ma, ale ja pracuję prawie 30 lat w tej samej firmie i przez 30 lat wstaję o 5 rano do pracy. I wiecie, tak się zastanawiam, czy to jest normalne. No i tak pomyślałem sobie, to jest trud i znój. Trud i znój. Już czasami jestem zmęczony tym. Czasami korzystam z pracy zdalnej i wtedy mogę dłużej pospać. Ale no jest to takie trudne. Ale Bóg daje wytrwałość. Bóg czyni to, że mamy siłę i wyposaża nas w swoje siły. 7 werset. Pobożność, cały czas uzupełniamy, kolejne cechy dochodzą. Oczywiście tamte nie odchodzą. Nie jest tak, że tamte gdzieś tam w cień. Poznanie powściągliwością, czytaliśmy powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem, braterstwo miłością. Kolejne rzeczy uzupełniane w naszym życiu. I to braterstwo to jest Boża rodzina. Ja powiem wam, że naprawdę cenię i zawsze ceniłem Bożą rodzinę, czyli nas, zbór, też braci lokalnie, gdzie mieszkamy, siostry, bo to jest niesamowite, tak? To ciężko, powiem wam, że to też mimo wszystko trudno utrzymać, bo żeby mieć przyjaciół w zborze, żeby mieć to braterstwo, to też trzeba o to trochę walczyć. Trzeba mieć czas, żeby się spotkać, żeby się z kimś pomodlić. Wiecie, no jest to pewien wysiłek, ale ten wysiłek, on owocuje. Często jak mamy przyjaciół, wielu z was tu jest na sali, to możemy tylko napisać wiadomość i już się modlą ci nasi przyjaciele, albo nawzajem się możemy modlić, tak? I wierzę, że tak wielu z was ma, że macie przyjaciół tu w zborze, macie ludzi, z którym tworzymy, nie z każdym mam tak super znamy, tak? Ale że mamy te więzi braterstwa między sobą i modlimy też się jako cały zbór i to jest niesamowite. I tak właśnie pomyślałem sobie też na temat tych cech, które tutaj czytaliśmy. I ta lista, to
ta lista, mimo tego może bym ja tego chciał, tak, żeby tak było, ale że ta lista to nie do końca są jakby takie etapy, że najpierw nie do końca jest to takie etapy, które dzieją się tak jakby linearnie, tak, ale to jest zakres tego, te rzeczy to są zakresem tego, co Bóg chce, może, co chce uczynić w naszym życiu we współpracy z Nim. I miłość tak naprawdę jest takim zwieńczeniem wszystkiego. I do ludzi, nie tylko do przyjaciół, do nieprzyjaciół, do ludzi ze świata, ta miłość jest podstawą naszego działania. I każdy z nas jest powołany do tego, aby uczyć się kochać każdego człowieka. Wiadomo, że możemy mieć nieprzyjaciół, ale możemy błogosławić i modlić się za nieprzyjaciół. Zachęca nas do tego Nowy Testament. Zwłaszcza Nowy Testament. W Starym Testamencie są tylko takie zajawki jakby tej Bożej natury, która potem w całym wymiarze możemy czytać właśnie o błogosławieństwie właśnie naszym nieprzyjaciołom. Każdy z nas jest powołany do tego, aby uczyć się kochać każdego człowieka. I to słowo uczyć się jest ciekawe, że może czasami nie rozumiem czegoś, może nie przeszedłem lekcji, nie rozumiem tego człowieka, jaki on ma, może powinienem się nauczyć, przestudiować, jaki on jest i wtedy błogosławić mu. Ale tak naprawdę nie jesteśmy w stanie kochać innych ludzi, nie mając Boga w sercu, nie będąc w społeczności z Bogiem. To jest takie oczywistość, ale to bym chciał też podkreślić. Nawet możemy sobie takie pytanie zadać. Czy zatem, jeśli nie kochamy ludzi, czy kochamy Boga? To jest takie pytanie, czy jeżeli nie kochamy ludzi, czy my tak naprawdę kochamy Boga? To jest trudne pytanie, ale musimy sobie na to pytanie sami zadać, odpowiedzieć. Miłość jest wynikiem natury Boga. Naturą Boga jest miłość. No bo gdyby nie było, to by nie dał swojego syna, ale on dał. I to jest jakby taka główna jego cecha, wynikiem jego natury, miłość do nas. To, że on nas kochał, tak naprawdę mnie kochał przed tym, jak się nawróciłem, tak każdego z nas, nie? Kiedy byliśmy w grzechach i on już nas kochał. Jeżeli będziemy stawać się coraz bardziej do niego podobni, miłość stanie się i naszym udziałem. Czyli upodobnianie się do Boga sprawia to, że możemy kochać ludzi. 8 werset. Te wszystkie cechy, jest o nich mowa. Jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Czy zastanawialiście się nad tym, bo to tak, zawsze lepiej, tak, łatwiej jest mówić o kimś, tak? To więc może tak odwołam się do tego, nie o sobie. Czy zastanawialiście się, czemu tak wiele osób jest bezczynnych w Kościele? I receptą na to, żebyśmy nie byli bezczynni w Kościele, jest to, żebyśmy mieli te wszystkie cechy, o których tutaj jest mowa. Bo jeżeli je będziemy posiadać, to jest to napisane, ja nic tutaj nie wymyślam. Jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, one się jeszcze pomnażają, to nie dopuszczą te cechy, które wypracujemy z Bogiem, nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. I pamiętam, teraz mam taki czas właśnie w tym kontekście użyteczności, bezużyteczności. Mam taki czas, że jakoś tak mniej zacząłem biegać, może dalej sobie tam chodzę, ale trochę mniej zacząłem biegać. I wiecie, jakoś tak super się czułem, nic mnie nie bolało. Jakoś tak super siedziałem sobie, czasami jeszcze sobie coś tam z żoną oglądaliśmy i tak jakiś program. I wiecie,
I tak powiem wam, że przestało mi nic boleć, Achillesy, i czułem się super. Ale wiecie, miesiąc, dwa miesiące, trzy miesiące i tak sobie zdałem sprawę, że tak naprawdę taka pasywność w zakresie naszego ciała, ona tak od razu nie zaczyna boleć. Od razu to nie jest tak, ach, i że boli. I wiecie, kiedy mnie zaczęło boleć tak naprawdę? Wiecie, kiedy mnie zaczęło to wszystko boleć? Jak zacząłem z powrotem ćwiczyć. Ból był okropny, ale sobie pomyślałem, jeżeli teraz zacznę ćwiczyć, to ten ból będę czuł, ale tydzień po tygodniu będzie przestawał. I wiecie, wyjście z bezczynności to jest bardzo trudny proces, bo on boli. On czasami boli, bo czasami nam jest wygodnie czegoś nie robić. I to tak samo odnosi się do życia duchowego. Ja tak lubię ten przykład i przepraszam, że go powiem, ale jak nie ćwiczymy swojego ciała, siedzimy cały czas przed telewizorem, to nic z nas nie boli, tak? Nawet jest super. Ale z czasem nawet i to ciało nam padnie. Jak zaczniemy ćwiczyć, naszego ducha, jeżeli zaczniemy tą walkę z Bogiem, w sensie walkę o te cechy, to na pewno nieraz możemy i dostać rykoszetem, nieraz nas zaboli, nawet wam to prawie gwarantuję, ale to musi boleć. Ten proces nabywania tych cech często musi boleć, ale potem sobie uświadamiamy to, ile ja mogę z Bogiem zrobić, ile mogę przebiec kilometrów też fizycznie, tak? Jakby, ja od razu tak jakby linearnie to pokazuje ciało i nasz duch. I zaczynamy być czynni w Bożym Królestwie. Bardzo mi się podobało, właśnie nas akurat nie było w zborze, ale to, co mówił Tymek na temat Dawida i Goliata. I takie moje przemyślenie, że tak naprawdę Dawid nie musiał walczyć. Nie musiał walczyć. No powiedzcie, no byli wyżsi, mieli zbroje jakieś takie specjalne, byli bardziej wyćwiczeni, no i tak naprawdę Dawid nie musiał nic. Mógł bezczynnie sobie czekać na to, co się stanie, ale zrobił coś innego. Zrobił coś innego i wygrał, pokonał Goliata. I pytanie do nas, czy my podejmujemy takie wyzwanie, że jak tego Goliata w naszym życiu widzimy, to mogą być różne rzeczy. To nie muszą być ludzie nawet, to mogą być takie Goliaty, których my powiemy: Boże, nie, ja nie mam nic, ale Bóg mu powie ci: ty masz proce, ty masz te kamienie, ty masz to, widziałeś, użyłeś to w małej rzeczy, ale potem zniszczysz Goliata, zniszczysz ten problem, tylko zaufaj mi. I ci Goliaci są do pokonania w naszym życiu. Ale nie możemy się tak schować za Saulem. Ten Saul to był taki bardziej chyba postawny mężczyzna. Pewno gdyby Dawid się za nim schował, to nawet by go nie było widać. Ale Dawid się nie chował. I prowadzenie Duchem Świętym, jeżeli jesteśmy w Duchu Świętym, to eliminuje z naszego życia jałowość, taką jałowość. I życie z Duchem Świętym, też to, co pastor mówi, często powtarza, mnie to też bardzo buduje, że to jest taki czas mówienia właśnie teraz o Duchu Świętym. Tak naprawdę działanie w Duchu Świętym sprawia, że jesteśmy produktywni, nie? Sprawia, że jesteśmy aktywni, bo mamy tą osobę, która nas wzmacnia. I ja bym porównał działanie bez Ducha Świętego, jakbyśmy walczyli tak w próżni, jakbyśmy boksowali w powietrze, tak? I bezużyteczni. A bardzo mi się podobało takie stwierdzenie
Ja bardzo tego nie lubię robić oczywiście, ale to jakbyśmy zaczęli w takim strachu, takim z drżącymi rękami nawlekać tą nitkę przez igłę, tak? Ucho igielne. Ja nigdy, powiem wam, że ostatnio jakoś nie umiałem tego, zawsze do żonie dodaję. Są jakieś takie samo nawlekające igły, ale nie wiem, jak to działa. Ale wiecie, i Duch Święty daje nam taki spokój. I ci apostołowie przed zesłaniem Ducha Świętego, to oni byli w takim strachu, nie? W takiej niepewności. I Duch Święty dopiero napełnił, dopiero oni zaczęli mówić z Ducha Świętego. I niby chcemy coś robić, tak? Niby chcemy coś uczynić dla Królestwa bez Ducha Świętego. Niby chcemy szyć, tak? Niby chcemy szyć. Bierzemy tą igłę, próbujemy nawlec, a tu nic. Chcemy szyć i nie umiemy szyć. Chcemy coś robić dla Królestwa Bożego, a tak naprawdę nie umiemy zrobić nic dla Królestwa Bożego, tak? I bez Ducha Świętego jest to niemożliwe. Jest to po prostu niemożliwe. Możemy mieć samo poznanie, mówiłem o tym, same poznanie Pana Jezusa, w sensie takim, kim On był, jaką był postacią historyczną, w ten sposób, a wciąż pozostawać bez owocy w tym poznaniu. Ale to jest takie poznanie bardzo, bardzo ułomne, bardzo płytkie. Do tego, żebyśmy owocowali w naszym życiu, musimy tą wiedzę wprowadzić w czyn. I wiele też razy pewnie to było mówione, przykład Morza Martwego, ja tam nie byłem na tym Morzu Martwym, ale to tak podobno jest, że do tego Morza Martwego dopływa rzeka, ale potem nie ma żadnych odpływów, nie? Nie ma żadnych takich strumieni czy rzek, które wypływają z tego morza i tak naprawdę dlatego ono jest martwe. I czasami jest tak też, ale w naszym życiu, że Bóg coś zrobi. Bóg jakby daje te strumienie do naszego życia, przychodzi tak do Izraela, te przepiórki Bóg daje, mannę daje, a my mówię, Boże, mało, więcej, więcej. I w końcu tak dużo bierzemy od Boga, że zaczynamy tak narzekać jak Izrael. I żebyśmy byli tacy takim żywym morzem, żywym jeziorem, to musimy zacząć dziękować Bogu za to, co zrobił w naszym życiu. Musimy czasami powiedzieć na niedzielnym albo czwartkowym nabożeństwie, pastorze, mam do powiedzenia świadectwo i wyjść tutaj na środek. I to jest też forma do tego, abyśmy chwalili Boga, bo wiecie, ja wierzę, że wiele osób ma do powiedzenia coś, jak Bóg wspaniale coś zrobił, ale wiele z nas się boi. Ale żeby się przełamać, żeby chwalić Boga, to z tego, co uczynił, żebyśmy nie byli takim martwym morzem, to jest też, pomoże nam to, że będziemy odważni, będziemy się dzielić, czy w zborze, czy z bratem, siostrą, gdzie indziej, w innych okolicznościach. Pamiętam kiedyś, jak z moją żoną pracowaliśmy w Teen Challenge. Teen Challenge to jest ta służba, którą prowadził tam ponad 20 lat temu. Pracowaliśmy w służbie streetwalkerów, czyli pomagaliśmy narkomanom wyjść z narkomanii, alkoholikom z alkoholu. I chcieliśmy być bardzo czynni dla Boga. Ale wiecie, pojawili się pewni ludzie. Chcieliśmy być czynni, a nie było nasze życie takie, można powiedzieć, odmienione. Byliśmy wierzący, ale nie do końca trwałem w społeczności z Bogiem wtedy. Myślę, że moja żona też wtedy. I wiecie, co się stało? Ta służba wzrastała, było dobrze do pewnego momentu, aż przyszło dwóch ludzi na to spotkanie. Myśmy tak bardzo ich zlekceważyli. Było to dwóch młodych ludzi, którzy w pewnym momencie, bo to były takie spotkania
w Starej Brytanii. Nie wiem, ktoś był w Starej Brytanii, to może pamięta na pewno Mirek z Basią, ale nie wiem kto jeszcze, na Gliwickiej 89 i były tam spotkanie Team Challenge. No i przyszło tych dwie osoby i, no i przychodziło, myśmy tak przyjmowali, ani nie byli narkomanami, alkoholikami, nie wiadomo dlaczego, ale potem zaczęli mówić o tym, że oni są wyznawcami diabła. I wiecie, jaki ja zrobiłem błąd? Myśmy mieli, bo oni w pewnym momencie zaczęli mówić, że wznoszą jakiś posąg przeciwko nam, żeby nasza służba upadła. Nie mieliśmy za bardzo przyjaciół, wtedy nie miał się ktoś za nami modlić. Nasze życie było takie trochę słabe i ja niepotrzebnie też zacząłem, jakby chcąc się przygotować do rozmowy z nimi, to troszeczkę sobie przeczytałem z tej ich Ewangelii złej, czyli Ewangelii diabła. Przeczytałem i chciałem z nimi wygrać po ludzku, ale wiecie, co się stało? Nasze życie potem rozpadło się w pył. I gdyby nie Bóg, i gdyby nie to, że mogliśmy się na nowo jakby nawrócić z tych grzechów, to nas by na pewno nie było w zborze. Prawdopodobnie byśmy nie żyli już teraz. Nie? Bo co z tego, że ja wiedziałem, kim jest Bóg? Co z tego, że chciałem coś robić dla Boga? Co z tego, że moja żona chciała coś zrobić dla Boga? Tak notabene przyjaciółka Gosi, która się niedawno brała chrzest, Agnieszka, to nam zostawała wtedy z dziećmi. I to był taki naprawdę czas dobry, błogosławiony dla nas, bo zostawała nam z dziećmi, a myśmy tam służyli w Team Challenge. Ale chciałem powiedzieć, że nie mądrze to robiliśmy. Chcieliśmy coś robić, ale nie było w tym takiej pełni poznania, pełni tego, co Bóg miał wtedy, jaki miał plan. Ale Bóg miał plan taki, że nas podniósł. I to podniesienie polegało na tym, że przeprowadziliśmy się na Wolę, niedaleko Tychów, koło Pszczyny, i postanowiliśmy zrobić dwie rzeczy. Więcej nie byliśmy w stanie. Postanowiliśmy, nie mieliśmy kompletnie na to pieniędzy. Postanowiliśmy jeździć na nabożeństwo busem, bo nie mieliśmy samochodu, i postanowiliśmy dawać dziesięcinę Bogu. Tylko te dwie rzeczy. Tylko te dwie rzeczy i nic więcej. I Bóg się przyznał. I wiecie, jak nas tam niesamowicie przyjęli wtedy w zborze. Byliśmy tacy poranieni w Oświęcimiu. Byliśmy tacy przez swoje błędne jakieś tam decyzje w życiu, byliśmy poranieni, ale Bóg chciał według swojej woli, i Bóg zrobił to, że nas podniósł. I wiecie, to nam mówi też o tym, że musi być, jakby musimy pracować nad kompletem tych cech w naszym życiu. Bo jeżeli nam czegoś braknie, to możemy upaść, możemy mieć w swoim życiu problem. Tym bardziej, patrzcie, ten dziewiąty werset. Kto zaś ich nie ma, tych cech, ten jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów. Bardzo mocne słowo. Ten jest ślepy, krótkowzroczny, zapomniał. Ja pamiętam, że kiedyś do naszej pracy, tam parę lat temu, przyszedł taki człowiek, który chciał zakwestionować jakieś dokumenty, które tworzyłem, i tak przyszedł bez okularów i powiedział, panie Piotrze, ale tam jest źle coś w tym dokumencie. Jest jakiś błąd, bardzo duży błąd, i tam on jest. A ja mówię, no ale gdzie, niech pan pokaże. No nie wiem, bo zapomniałem okularów. I wiecie, to czasami jak my zapominamy tych okularów, jeżeli nie mamy tych oczu na Boga, to tracimy ten kontekst Jego słowa, Jego woli odnośnie naszego życia. Musimy cały czas mieć ten wzrok skierowany na Jezusa. Prowadzenie życia świętości uchroni nasze życie przed upadkiem.
I 11 werset, albo 10 jeszcze. Dlatego bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby wasze powołanie i wybranie umocnić, czyniąc to bowiem nigdy się nie potkniecie. I gdybym ja o tym wiedział wcześniej, gdybym ja to wszystko miał tą wiedzę od Boga, myślę, że i tak samo my, gdybyśmy wiedzieli przed upadkiem o tych rzeczach, to byśmy nie upadli. Nie byłoby takich upadków, jakie nam się zdarzyło w naszym życiu. 11 werset. W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. To jest taki bardzo zachęcający fragment. O tyle on jest ciekawy, że jak czytamy inne fragmenty w Biblii, to tak naprawdę do nieba, do Boga prowadzi wąska ścieżka. Tak? Ja czytam takie fragmenty o tej, nie jest szerok, nie ma takiej autostrady do nieba, tak? Zgodzicie się ze mną? Ale tu nam się ta autostrada jakby tworzy sama, tylko sama, w cudzysłowie sama. Jak mamy te wszystkie cechy, pracujemy z Bogiem nad tymi cechami, to tu nagle się te drzwi Królestwa Bożego, te wejście się otwiera. Młodzież pewno pamięta, rysowała w sobotę drzwi. Jeszcze tam gdzieś leżą, bo takie szeroko otwarte drzwi. I jak to narysowała, to ja musiałam opowiedzieć, co oni namalowali. Co to jest? Każdy miał 10 sekund. Ale wiecie, jedno, co mi, taki obraz, co mi się jawi, to jest to, że za tą bramą jest Pan Jezus. I On jakby nam to, te drzwi chce szeroko otworzyć. I to jest taka tajemnica tego, żeby wytrwać Bogu. Amen.